Witam naszych widzów bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w telewizji w Polsce.pl. Jak państwo widzą za moimi plecami marsz Donalda Tuska. Staramy się ocenić, jaki był ten wczorajszy marsz w stolicy i jaka naprawdę frekwencja na nim panowała, ponieważ są tutaj bardzo duże rozbieżności. Moimi państwa gośćmi są Dariusz Matecki z Suwerennej Polski, kandydat do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie, okręg 41, pozycja 6. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam, że nie udało się poprzednio połączyć. No rozumiem, że to obowiązki. Jest na... jak ktoś zakleja moje plakaty tutaj przejeżdżając. Jest z nami w dalszym ciągu pani profesor Joanna Senyszyn, poseł Lewicy Demokratycznej. Witam ponownie. Liczono na marszu na 1 000 000 osób, tymczasem szacunki są bardzo różne, od 100 tysięcy po rzekomy 1 000 000, ale jak się okazuje, samą demonstrację zarejestrowano w warszawskim ratuszu na 100 tysięcy osób. Dało się odczuć na marszu duży poziom agresji, frustracji, zwłaszcza w stosunku do ludzi mediów. Był tam też nasz reporter Maciej Zemła. Popatrzmy na krótki felieton. Kobieta chciała się wypowiedzieć. To jest ta tolerancja, środkowy palec i tęcza. A to jest tolerancja? Widziałeś tolerancję kiedyś? Wiesz, co to znaczy? Przeczytaj w encyklopedii, co znaczy słowo tolerancja. Czemu się utrudnia pracę? I płacimy my za to jego kłamstwo. Nie utrudnia się pracę. Ten pan wzbudza taką agresję, oglądając ich wywiady, że ja przyznam się szczerze, że ja nie umiem tego skomentować, co to znaczy przekaz bezstronny. Rozumiem, ale on tutaj przyszedł i tylko rozmawia, nikogo nie prowokuje. Prowokuje swoim zachowaniem i swoimi pytaniami. Proszę zrozumieć, że to jest naprawdę skandaliczne zachowanie i podjudzanie i wzbudzanie nienawiści. Jestem strasznie wkurzony, że Polska jest w tej chwili podzielona. Jedno pytanie, jak się pracuje, bo będę robił też materiał o tym, jak się pracuje dziennikarzom tutaj na tym wydarzeniu. No niestety widać po raz kolejny, że zwolennicy Platformy Obywatelskiej niestety używają bardzo często wulgaryzmów. Zostaliśmy zwyzywani, zaatakowani. Były również osoby, które flagami próbowały nas uderzyć w głowę. Też parę razy dostałem w głowę. No niestety bardzo ciężko się pracuje. I niestety miał być marsz pokoju, miał być marsz miłości, a wyszło po raz kolejny, że wyszedł marsz po prostu nienawiści. Pani podeszła do nas i powiedziała, że nas nienawidzi, oczywiście używając różnych wulgarnych słów. Panie Dariuszu, jak widać, wiele emocji, wiele bardzo negatywnych sytuacji, wiele nienawiści. Co zdaniem pana udowodnił ten marsz, co pokazał, czy spełnił oczekiwania, które zakładali w nim organizatorzy? Muszę przejść do pani profesor. Dzisiaj mamy jakiś dzień samych kłopotów. Już jest pan Dariusz. Przepraszam. Panie Dariuszu, słyszał pan pytanie? Tak, słyszałem. Przede wszystkim na żywo mogliśmy zobaczyć tutaj, jak wygląda kampania wyborcza, bo akurat jak zobaczyłem, że zaklejają na okrąglaku moje plakaty, to stwierdziłem, że wysiądę i to pokażę. No niestety, tak wygląda kampania. Jesteśmy na ostatnie 2 tygodnie kampanii, ale sam ten marsz Donalda Tuska miał być takim marszem, który może zapewnić im zwycięstwo. A tak naprawdę głównym hasłem wczorajszego dnia jest klapa Donalda Tuska. Bo zamiast zapowiadanego 1 000 000 osób, no tam na placu miało być 60 tysięcy, później łącznie 100 tysięcy, nawet niech będzie 150 tysięcy. No to nie jest 1 000 000. To nie jest wielka mobilizacja, która mogłaby doprowadzić do jakiejkolwiek zmiany w państwie.
to są ludzie zwiezieni autokarami w wielkiej mierze, plus w dużej mierze członkowie partii politycznych, bo to nie był marsz samego Donalda Tuska, to był marsz opozycji. No poza tą trzecią drogą Hołowni, no to Lewica przecież też tam była. Były tam inne też partyjki różne opozycyjne, najróżniejsze organizacje słynące z bluzgania po prostu przeciwników politycznych. Mamy masę nagrań, gdzie dziennikarze są atakowani, gdzie przy dzieciach pokazywane są wulgaryzmy. Marsz chamstwa, to tak można to podsumować, który nic tak naprawdę w Polsce nie zmieni, bo marsz 4 czerwca, który organizowała opozycja, był liczniejszy. Każdy jeden moim zdaniem z Marszu Niepodległości w ciągu ostatnich lat był liczniejszy od tego zapowiadanego szumnie marszu. No, doszło do tego, że nawet kobieta, która była tak naprawdę podstawą organizacji tego marszu, pani Joanna, nie została na ten marsz zaproszona. Więc to też pokazuje skalę trochę takiego podejścia do kobiet. Tutaj pani poseł Senyszyn może się odniesie. Dlaczego ludzie związani z Donaldem Tuskiem tak w ohydny sposób traktują kobiety, że nawet pani Joanny nie zaprosili? No właśnie, tutaj pani profesor, pani Joanna może się poczuć absolutnie osobą wykorzystaną medialnie, a teraz opozycja o niej zapytała. Poproszę panią o komentarz. Oj, nic nie słychać, mamy problemy na łączach. Dobrze, jeszcze raz spróbujemy się z panią profesor połączyć, a ja w takim razie kolejne pytanie kieruję do pana Dariusza Mateckiego. Jak się okazuje, w badaniu przeprowadzonym przez sondażownię Ibris na zlecenie Radia Z, aż 45% respondentów stwierdziło, że ten marsz nie będzie miał żadnego wpływu na wynik wyborczy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Czy również jest pan podobnego zdania? Tak, jestem podobnego zdania. No tak jak przed chwilą mówiłem, w żaden sposób ten marsz nie wniósł kompletnie niczego nowego w kampanii wyborczej. Nie wniósł żadnych nowych postulatów. No, a właśnie, jakie hasła były? Naprawdę pokazano jednego z nowych polityków, jedną z nowych twarzy, można powiedzieć, opozycji, czyli pana Jerzego Owsiaka, który całą Polskę za pieniądze w Ośpu prawdopodobnie wytapetował billboardami politycznymi przed wyborami. Więc to jest jedyna nowa zmiana, że mamy nowego polityka opozycji, pana Jerzego Owsiaka, który w sposób obrzydliwy wykorzystuje organizację charytatywną przed wyborami, w sposób obrzydliwy wykorzystuje pieniądze, które zbierają dzieci na mrozie, na WOŚP, w dobrych intencjach, no bo to przecież są dobre intencje, żeby kupić sprzęt ratujący życie ludzi. No to są bardzo dobre, szczytne intencje, a to, co robi Owsiak, to jest obrzydliwe, to jest skandaliczne. I ta osoba prezentowana tam była jako jeden z polityków, no bo występował wśród tych wszystkich polityków pokroju Kołodziejczaka, pokroju Czarzastego, no występował na scenie, więc polityk. Więc to jest jedyna zmiana, którą przynosi ten marsz. Tak naprawdę nic nowego moim zdaniem ten marsz nie wniósł. Pokazał jedynie to, że Platforma Obywatelska nie ma siły gotowej do tego, żeby przejąć władzę w Polsce. I całe szczęście, to jest bardzo dobre dla Polski, dla polskich przedsiębiorstw. Właśnie przed chwilą mieliśmy konferencję prasową pod Dolną Odrą w Gryfinie. Jednym z tych zakładów, które mogłyby być narażone na prywatyzację, gdyby taki Petru na przykład był ministrem finansów w rządzie Donalda Tuska, bo on wprost mówi, że domaga się prywatyzacji polskich przedsiębiorstw. No właśnie, to jedno z pytań referendalnych, ale jest już dokładnie z nami pani profesor Joanna. Nie mamy cały czas. Dobrze, panie Dariuszu, jak pan może skomentować to, co się działo w katowickim spotku, gdzie była mowa o przyszłości Polski, o bezpieczeństwie Polski, i jak można to właśnie zderzyć z marszem Donalda Tuska? Jaki język tam panował? My mówimy o swoich postulatach programowych. Mówimy o tym, co zrealizowaliśmy, jakie programy również socjalne, również dla rodzin, dla rolników, dla wsi popegeerowskich, takich jak tutaj przejeżdżamy przez Pomorze Zachodnie, zrobiliśmy. Co zrobiliśmy dla polskich samorządów również. A oni mają hasło związane z 8 gwiazdkami, czyli wulgarne hasło związane z kopulacją i przeciwnikiem politycznym. No to jest dzisiaj hasło, które podsumowuje całą opozycję i cały program opozycji. Hasło ich przewodnie. Bo oni tak naprawdę wprost mówią, tak naprawdę, że po co oni mają przedstawiać program, ich programem jest to, żeby pokonać PiS.
czyli dojście do władzy. No, to jest ich jedyny program tak naprawdę rzeczywisty, który konsekwentnie od wielu, wielu lat realizują. Bo tych postulatów programowych, no to oni zmieniali, przynajmniej Platforma Obywatelska. No, to jest oficjalnie partia chadecka, partia, która na Wikipedii dalej widnieje jako chrześcijańska, a nie wpuszczają na listy ludzi, którzy nie zgadzają się na aborcję, na zabijanie dzieci. Więc widzimy skrajną tutaj taką skrajną zmianę tak naprawdę pod kątem tego, co się aktualnie sprzedaje i jak elektorat ich chce ich głosować. Jest już z nami pani profesor Joanna Senyszyn. Pani profesor, chciałam zapytać, dlaczego na tym marszu Tuska zabrakło słynnej Joanny z Krakowa? Czyżby już była niepotrzebna? Znaczy, trudno powiedzieć, dlaczego pani Joanny nie było. Nie zaproszono jej podobno. Ja nie byłam organizatorką marszu. No, zaproszeni byli wszyscy. Nie było jakichś szczególnie imiennych zaproszeń do poszczególnych osób. Ale myślę, że o to najlepiej panią Joannę zapytać lub organizatorów marszu, bo to będzie najprostsze. Natomiast no, ja jednak muszę zaprotestować przeciwko tej narracji, że na marszu było 60 czy 100 tysięcy osób. Ja rozumiem strach przed prezesem PiS-u, do którego w ogóle nie chcecie państwo dopuszczać informacji o jakichkolwiek sukcesach opozycji, żeby, no, bo to posłańcy złych nowin to sami mogą stracić dużo u takiego, no, u satrapów, to tracili dużo. Także rozumiem, że musicie mówić, że tam prawie nie było nikogo. Natomiast no, każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie, no to wie, że jeżeli marsz był rozciągnięty na nieprawdopodobną szerokość i szedł 4 kilometry tłum i ciągle dochodzili ludzie z bocznych jeszcze ulic, no to tam około miliona było. Gdybyście mówili, że było 800 tysięcy, to byłabym to w stanie zrozumieć, bo rzeczywiście przy takiej masie ludzi to 100 tysięcy można przeoczyć, czy nawet 200. Ale no, dobrze, ale pani profesor, już mniejsza o to. Chciałam panią zapytać, dlaczego Lewica nawołuje do bojkotu referendum? To znaczy, my uważamy, że te pytania referendalne są po prostu absurdalne. No, na przykład pytanie, czy jesteś za tym, żeby zdemontować... Nie, czy jesteś przeciwny demontażu, żeby zdemontować ten mur na granicy? No to trzeba było w referendum pytać, czy Polacy chcą, żeby wydano 2 miliardy na zbudowanie tego muru. No ale pani profesor, to jest nasze bezpieczeństwo, to jest sprawa tak oczywista. No akurat nie jest tak oczywista, ponieważ wiemy, że chociaż ten mur jest, to ciągle nielegalnie jest przekraczana granica, która jest przecież również granicą z Unią Europejską. Ale pani profesor, wyobraźmy sobie teraz, że gdyby go nie było, jakże dużo większa byłaby to skala. Jednak ten mur powstrzymuje nielegalną migrację. To znaczy w jakimś, nawet nie wiemy w jakim stopniu ją powstrzymuje, skoro tak dużo osób przechodzi. No ale równocześnie wiemy, no, ale ile tych osób? Że PiS... No, spowodował tak nieprawdopodobną aferę korupcyjną z handlem wizami i sprowadził setki tysięcy imigrantów, no pozornie legalnych, ale tak naprawdę no, można powiedzieć, że Polskę... Pani profesor, oddajmy jeszcze głos panu Dariuszowi Mateckiemu. Także to jest skandal i tym się zajmujmy. Bo to jest skandal już na skalę międzynarodową. Panie Dariuszu. Tak samo jak na marszu Donalda Tuska było milion albo i więcej, tak samo sprowadziliśmy miliony uchodźców. To oni mają chyba jakieś gwiazdy. Nie, setki tysięcy. Ale szanowni państwo, jest jedna wspaniała wiadomość dla polskiej demokracji. W przyszłym parlamencie nie będzie pani profesor Senyszyn. I to jest tak wspaniałe, że aż dam nam mszę za tą piękną, cudowną wiadomość. Cudowna informacja dla polskiej demokracji. No, pani profesor, niech się pani odniesie. Prowadzili miliony.
To znaczy, mogę tylko skomentować to takim polskim przysłowiem: ham hamem na wieki wieków, amen. Także jak pan da nam szczę, to no, już chyba skończymy tę rozmowę. Rzeczywiście emocje przed tymi wyborami sięgają zenitu. Dziękuję. Byli z nami Dariusz Matecki, Suwerenna Polska, kandydat do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie, okręg 41, pozycja 6, i pani profesor Joanna Senyszyn, poseł Lewicy Demokratycznej. Dziękuję moim rozmówcom, dziękuję państwu za uwagę.